Witam na konferencji prasowej po meczu 27. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Dziś na Suzuki Arenie Korona Kielce zmierzyła się z Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem żółto-czerwonych 2-1. Jest z nami trener Artur Skowronek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No, zagraliśmy moim zdaniem dobry mecz, dlatego tak bardzo szkoda, że tutaj przynajmniej jednego punktu nie wywieźliśmy, tym bardziej szkoda, że piłkarsko nasza drużyna wyglądała dobrze, stwarzając sobie takie sytuacje, które powinniśmy finalizować. Szkoda, że na terenie Korony popełnialiśmy takie błędy, które dzisiaj skutkowały, że finalizacja Korony była dobra, ale chcę pochwalić drużynę, chcę im powiedzieć po prostu dziękuję za to, co oni zrobili, myśląc o pierwszym składzie, o chłopakach, którzy weszli do roboty, dali impuls, zmienialiśmy system, płynnie przechodziliśmy w pressingu, w pozycyjnym. To pokazuje, że ta drużyna się rozwija, ja jestem u tych chłopaków bardzo, bardzo spokojny, wiem, że ci ludzie czują się dobrze ze sobą w szatni, dlatego coraz lepiej czują się ze sobą na boisku. Przegraliśmy mecz, to zawsze boli, ambitnych sportowców to zawsze boli, ale ja widzę tu bardzo dużo pozytywów, które na pewno napędzą nas na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie ma, dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry, trenerze. Poproszę o komentarz do dzisiejszego zwycięstwa. Ciężki mecz. Po raz kolejny można było się przekonać, że wygrywając 2-0 można sobie skomplikować trochę temat i stracić bramkę kontaktową i wtedy gdzieś masz większe problemy, ale całe szczęście i chwała. Gratulacje dla chłopaków, że wcześniej strzeliśmy te dwie bramki, może nie było rewelacyjnie, początek był bardzo dobry, ale po 15 minutach coś się u nas zacięło i ta gra wyglądała gorzej, po jednym błędzie drużyna Zagłębia miała bardzo dobrą sytuację, bo straciliśmy piłkę w środku pola i tam gdzieś przykombinowaliśmy i ta pierwsza połowa zakończyła się takim wynikiem, jak widzieliśmy i trzeba było podjąć decyzję o jednej zmianie ustawienia i ta zmiana okazała się trafna, bo na 1-0 właśnie Sikałka zdobył bramkę też po ładnej akcji gdzieś od naszej bramki i tu zachowaliśmy spokój i druga bramka to już po pressingu, gdzie też wykazaliśmy się charakterem i zdecydowaniem. No i tak jak wspomniałem, no potem ta sytuacja, że też stracimy piłkę, za bardzo przekombinowaliśmy, trzymaliśmy piłkę, ją straciliśmy i potem drugi zawodnik musiał faulować i po rzucie wolnym dostaliśmy bramkę na 2-1 pod koniec. Piąta zmiana i Jacka i czwarta zmiana spowodowała to, że zmieniliśmy po raz trzeci ustawienie w tym meczu i no i super, bo trochę się działo i nie często tak bywa, że tyle razy się to ustawienie zmienia, bo sytuacja tego wymaga i tutaj wyszliśmy obronną ręką. Jeszcze raz gratuluję swojej drużynie, bo te trzy punkty są mega ważne i fajnie wygrać mecz po meczu. To się nam pierwszy raz zdarzyło, bo wcześniej mieliśmy przed tym spotkaniem i przed kolejnym dwa remisy. Teraz mamy dwa zwycięstwa i ostatni mecz przed świętami, wyjazdowy, z następnym trudnym przeciwnikiem. Kolejny zawodnik dochodzi do, znaczy z powodu dzisiejszego meczu czy kartki będzie pauzował i mam nadzieję, że kolejni wyzdrowieją. Teraz jesteśmy przed zawodami w czwartej lidze i tam dużo chłopaków zagra, których nawet dzisiaj zobaczyliśmy na parę minut, czy nie zobaczyliśmy i z tego też się cieszę, bo to też będzie lekcja dla nas poglądowa, a dla nich super trening.